świat zaczął się bez człowieka i skończy bez niego. Taka myśl zdaje się wyłaniać z filmu Homo Sapiens. Statyczne ujęcia zniszczonych i opuszczonych miejsc. Zdjęcia, na których nie pojawia się ani jeden człowiek. Brak komentarza, brak muzyki, brak odgłosów miast. Zamiast tego wszechobecne głosy natury, która wkracza na powrót na ziemię człowieka. Ujęcia są zaskakująco piękne, pomimo ogólnego zniszczenia. Reżyser pokazuje nam najróżniejsze miejsca. Opuszczone domy, stadion, szpital, teatr, elektrownię, bazę wojskową. Rozmach i różnorodność scen sprawia, że trudno oprzeć się wrażeniu postapokaliptycznego świata. Takie widoki nasuwają nam przypuszczenie, że zgodnie z myślą twórcy strukturalizmu, tak jak kiedyś na świecie nie było człowieka, tak kiedyś stanie się znowu. Z drugiej strony, choć ludzie porzucają budynki, miasta, to w ich miejsce budują nowe i ludzkość wciąż trwa. Poniższe zdjęcia pochodzą z pewnego opuszczonego miejsca w Warszawie. Wygląda na to, że w dwóch kamienicach niegdyś wybuchł pożar. Drzwi i okna są zamurowane, w środku nikt nie mieszka. Wokół tego pogorzeliska stoją jednak nowe bloki mieszkalne i lokale usługowe. Takie miejsca to rzecz normalna. Świat, który być może skończył się dla konkretnego człowieka, a całej ludzkości zmienił się nieznacznie. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość świata. Niewykluczone też, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Film Homo Sapiens robi duże wrażenie i pozwala spojrzeć na człowieka z innej perspektywy. Zagłada ludzkości to jednak wciąż tylko jedna z możliwych wizji przyszłości.